Witam wszystkie kobiety bardzo serdecznie. Co prawda, mężczyźni także mile widziani na pewno mogą wykonywać to ćwiczenie, które ja dzisiaj pokażę kobietom. Myślę o kobietach dlaczego? Ponieważ my kobiety rodzimy dzieci, my kobiety cały czas dbamy o swoje piękne ciała. Przepraszam, mam jakaś mrówka tu gryzie. Niedobra! Ała! Przepraszam bardzo. Słuchaj, my kobiety dbamy o swoje ciała, rodzimy, karmimy dzieci piersią i nasze piersi tracą te wszystkie takie walory, które mamy. Oczywiście młode kobiety mogą się poszczycić tym, które jeszcze nie urodziły, że mają zawsze piękne piersi. No, niestety, takie jest życie. Więc słuchajcie, dziewczyny, mam dla Was sekret pięknych piersi. Nie bez przyczyny dzisiaj jestem w dekoldzie, co wiecie, że w sumie nie chodzę w takich dekoldach na swoim kanale, ale dzisiaj specjalnie założyłam dekolt, żebyście zauważyły, jak Wam pokażę ćwiczenie, jak pracują piersi przy tym ćwiczeniu, bo nie zamierzam się obnażać zupełnie, więc mam nadzieję, że chociaż mrówki mnie trochę gryzą, bo jestem w lesie, jest tu przepięknie, tylko mrówek tyle, że nie wiem, i takich dużych bardzo. No więc słuchajcie, pokażę Wam ćwiczenie, które wykonujcie codziennie rano, wieczorem w domu lub 3 razy dziennie, w zależności od potrzeb. Po tym ćwiczeniu macie także zakwasy, w zależności ile je wykonujecie, ale macie piękne piersi. Słuchajcie, mam to ćwiczenie od kobiety, która urodziła 4 dzieci i ma 53 lata dzisiaj i ma tak fajne, wysoko postawione piersi, jędrne i piękne, że szok. Więc warto słuchać ludzi, którzy jakby już tego doświadczyli. Ja niedbawem pewnie za rok skończę karmić Wiktorię i także będę robiła to ćwiczenie podczas karmienia już teraz i myślę, że te piersi moje też będą po karmieniu super. Więc zaczynajmy razem to ćwiczenie robić i za rok będziemy opowiadać swoje efekty. Słuchajcie, robimy, to jest tak proste ćwiczenie, które możemy w domu wykonywać. Robimy tak, rączki, nie tak, tylko tak, czyli najpierw robimy tak, potem robimy tak, ja to jeszcze w ten sposób i wykonujemy ćwiczenie. Zobaczcie, jak pracują piersi. Staramy się proste plecy mieć. Może się zbliżę. Takie ćwiczenie. Co Wy na to? Róbcie. Mówcie, jak Wam się podobało, jakie efekty dało Wam to ćwiczenie, bo mi daje, ja już widzę efekty po sobie i jak skończę karmić, pewnie wtedy będę widzieć największe efekty, ponieważ te piersi już nie są takie jak potrzeba, tak, po karmieniu, więc wtedy dopiero potrzebuję takiego ćwiczenia. Dziewczyny, bierzmy się za swoje cycki, bo musimy być fajne dla naszych facetów, dla naszych mężów. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie z pięknego lasu, daję Wam mnóstwo pozytywnej energii i buziaków. PS. Wiecie, że nie lubię dubli, więc robię PS, kochani, bo mąż mi tutaj podpowiedział, że troszeczkę za mało szczegółów, jeśli chodzi o ćwiczenie, Wam powiedziałam. Więc słuchajcie, ręce układamy w ten sposób, tak jak Wam pokazałam, i naciskamy jedną i drugą z całej siły, tak, żeby oczywiście sobie krzywdy nie zrobić, ale naciskamy jak najbardziej. Nacisk powoduje, że nasze piersi pracują. Nacisk. Możemy też sobie w ten sposób zrobić i naciskamy jedną ręką na drugą. Staramy się mieć proste plecy i prosto ręce, żeby nam wszystko pięknie pracowało. Jak często? Będą pytania, jak często robimy to ćwiczenie? Słuchajcie, osoba, która sprawdziła to ćwiczenie już, robiła je, kiedy jej się przypomniało, 3 razy dziennie, 2 razy dziennie, ile czasu miała? Po 2 minuty, po 5 minut, po 10 minut. Także dobierzcie sobie. Oczywiście ważna jest systematyczność, bo systematyczność w ćwiczeniach jest najważniejsza, więc obyście robiły to systematycznie. Efekty będą wcześniej, później, w zależności od tego, ile będziecie to robiły. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że już wszystko wiecie. Kolejny PS. Kochane kobitki. Źle powiedziałam. Nie dla facetów, nie dla naszych mężów. Zróbmy to dla siebie, bo my jesteśmy najważniejsze. Pamiętaj, to Ty jesteś najważniejsza, ja jestem najważniejsza. Jeżeli my będziemy szczęśliwe, radosne i będziemy dobrze czuły się ze swoim ciałem, to
osiągniemy wszystko, pójdziemy wszędzie, jak będziemy się czuły same ze sobą, będziemy się uśmiechały i będziemy emanowały tą energią dookoła. I my jesteśmy najważniejsze. Jeżeli my dla siebie będziemy najważniejsze, to świat wokół nas będzie się zmieniał i też będzie piękny. Pozdrawiam Was serdecznie, obiecuję, że to już koniec. Pozdrawiam!